W dzisiejszym filmie zobaczymy. Zmasowany nocny ostrzał ukraińskich miast. Są ofiary. 56 milionów euro unijnej pomocy z rezerwy rolnej. Rolnicy podkreślają, że to zbyt mało. Pożar w rosyjskiej fabryce silników do międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Tornado uderzyło w przedmieścia Los Angeles. Łukaszenka nazywa Polaków katami i wzywa Białorusinów do składania donosów. Kolejne 200 milionów euro dla Polski na obronność w ramach Europejskiego Funduszu Pokoju. Turcja zadała cios rosyjskim liniom lotniczym. Zapraszam do oglądania. Zmasowany nocny ostrzał ukraińskich miast. Są ofiary. W ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili 37 nalotów, 4 ataki rakietowe i 82 ostrzały artyleryjskie na cele w Ukrainie. W porannym raporcie poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Celem jednego z ataków rakietowych był Kramatorsk. Rosyjskie wojska kontynuują natarcia na Bachmut, Łyman, Awdijiwkę, Marinkę i Szachtarsk. W tych rejonach ukraińskim siłom udało się odeprzeć ponad 79 ataków. Pod ostrzałem znalazło się kilka ukraińskich obwodów. Najbardziej ucierpiały 4 gminy w obwodzie sumskim. Zginęło 7 osób, kilkanaście jest rannych. Ostrzał był najtragiczniejszy w skutkach od wielu miesięcy. Tej samej nocy rakiety spadły na obwód doniecki, odeski i czernichowski. Rosjanie użyli różnych rakiet, w tym lotniczych bomb kierowanych i dronów szachet produkcji irańskiej. Atak rozpoczął się wieczorem, gdy przeciwnik zaatakował obwód Odeski. Zniszczyliśmy 2 rakiety H-59. W nocy atak był kontynuowany i z kierunku północnego około 10 samolotów Su-35 zaatakowało obwód sumski kierowanymi bombami lotniczymi. Oświadczył w piątek rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ichnat. Trafiony został m.in. punkt niezłomności w Konstantynówce. Zginęło tam 5 osób. W Białopolu, gdzie uszkodzono m.in. siedzibę lokalnych władz, budynki mieszkalne i szkołę, zginęły 2 osoby, a 10 doznało obrażeń. Siły rosyjskie najechały graniczący z Rosją obwód sumski już w pierwszym dniu inwazji. Następnie zostały stamtąd wyparte na początku kwietnia. Później miejscowości w tym regionie, szczególnie wsie położone w pobliżu granicy, były regularnie ostrzeliwane przez wojska rosyjskie. Te ataki rzadko jednak skutkowały ofiarami śmiertelnymi wśród cywilów aż do minionej nocy. 56 milionów euro unijnej pomocy z rezerwy rolnej. Rolnicy podkreślają, że to zbyt mało. Hodowcy ze środkowej Europy ponoszą obecnie konsekwencje skumulowanych skutków kryzysu, w tym COVID, rosnących cen energii oraz ubiegłorocznej suszy. Do tego doszła wojna i napływ zboża z Ukrainy, który zdestabilizował rynki. Problem był szeroko omawiany na szczycie przywódców w Brukseli. Chciałabym podkreślić sukces korytarzy solidarnościowych, które pozwalają Ukrainie eksportować duże ilości zboża i produktów rolno-spożywczych. W tym kontekście ważne jest, żebyśmy pomagali naszym rolnikom w Unii Europejskiej, którzy muszą stawiać czoła konsekwencjom rynkowym. Dużo zboża trafia na europejski rynek, co ma wpływ na ceny, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że udało się zagospodarować środki na rzecz wsparcia rolników w krajach, które najbardziej odczuły skutki rynkowej destabilizacji. Kraje frontowe, które najbardziej pomagają w ramach korytarzy solidarnościowych, nie powinny cierpieć z powodu negatywnych konsekwencji. Jako pierwszy krok zmobilizowaliśmy ponad 56 milionów euro z rezerwy rolnej. To za mało, zostało to jasno wyrażone w dyskusji. Będziemy pracować nad tym, żeby zwiększyć tę sumę dla rolników w krajach frontowych. Ciężar rynkowych konsekwencji ukraińsko-rosyjskiej wojny spadł w szczególności na rolników działających na terenach przygranicznych, do których zalicza się Polska, Czechy, Węgry, Rumunia i Słowacja. Część z tych krajów zostanie beneficjentami unijnej pomocy. Pieniądze trafią do Polski, Rumunii oraz Bułgarii. Łącznie będzie to 56 milionów euro, z czego 29,5 miliona otrzyma Polska, nieco ponad 16,5 Bułgaria oraz Rumunia, która otrzyma 10 milionów euro. Pożar w rosyjskiej fabryce silników do międzykontynentalnych rakiet balistycznych. W środę w płomieniach stanęły działające w Rosji od 1916 roku zakłady w Jarosławiu.
Są bardzo ważne dla tamtejszego przemysłu zbrojeniowego. Zajmują się produkcją m.in. silników do pocisków Topol-M zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych. W fabryce wytwarzane są także silniki do wojskowych opancerzonych samochodów terenowych Tigr i inny sprzęt wojskowy. Świadkowie zdarzenia informowali, że na terenie zakładów nastąpił wybuch. Rosyjskie media podały, że już z daleka widoczne były kłęby czarnego dymu. Pojawiły się także informacje o płonącym zbiorniku z olejem transformatorowym. Na terenie zakładów miał nastąpić wybuch. Płonął tam też zbiornik z olejem transformatorowym. Nad fabryką widoczne były kłęby czarnego dymu. Z miejsca zdarzenia uratowano 7 osób. Ewakuowano też 218 pracowników przedsiębiorstwa. Według wstępnych doniesień nikt nie został ranny. Podał serwis Focus, przytaczając komunikat rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Wobec 7 pracowników podjęto skuteczną akcję ratunkową. Ogień został opanowany po kilku godzinach. Dzień po pożarze w fabryce silników do rakiet balistycznych doszło do kolejnego zdarzenia. W rosyjskim kompleksie badawczo-produkcyjnym w Aramilu nastąpiła seria eksplozji, w wyniku których zawaliła się jedna ze ścian zakładu o powierzchni blisko 100 metrów kwadratowych. Tamtejsze władze podały, że ich przyczyną była wysoka temperatura w obiekcie, co doprowadziło do co najmniej kilku eksplozji zbiorników z łatwopalnymi płynami. Agencja Interfax przekazała, że płomienie rozprzestrzeniły się na obszarze 4000 metrów kwadratowych. Jeszcze przed pojawieniem się straży pożarnej z budynku ewakuowało się 110 osób. Zakład zajmuje się wytwarzaniem farb i lakierów przeznaczonych do zwiększania trwałości infrastruktury i konstrukcji. W akcji gaśniczej brało udział ponad 80 strażaków. Działania prowadzono z użyciem specjalistycznego sprzętu, w tym dronów, które kontrolowały ekspansję ognia. Trwa ustalenie przyczyn pożaru. Wstępnie wiadomo, że nie stwierdzono ofiar i rannych. W ostatnich miesiącach niemal co kilka dni pojawiają się doniesienia o pożarach na terytorium Rosji lub terenach przez nią kontrolowanych. Płonęły koszary, komendy uzupełnień, magazyny paliw, a także obiekty komercyjne i przemysłowe. Kilka dni temu płomienie zajęły siedzibę regionalnych służb granicznych FSB w Rostowie, a także gmach rosyjskiej telewizji SPAS w Moskwie. Tornado uderzyło w przedmieścia Los Angeles. Było to najsilniejsze tornado na obszarze największej metropolii stanu Kalifornia od 1983 roku. Wiatr osiągał prędkość 177 km na godzinę. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać uszkodzone samochody, budynki i drogi. Jedna osoba została ranna. Jak przekazał oddział Krajowej Służby Pogodowej w Los Angeles, tornado szalało przy ziemi przez około 2 minuty, co wystarczyło jednak, żeby poczynić spore szkody. 17 budynków zostało uszkodzonych, z czego 11 znacząco. W Kalifornii porywisty wiatr był przyczyną śmierci co najmniej 5 osób, które zginęły przygniecione przez łamiące się drzewa. Około 92 tysiące domów zostało pozbawionych prądu, a 14 tysiącom ludzi, w większości mieszkańcom hrabstwa Tulare, kazano się ewakuować, podała Associated Press. Synoptycy przypuszczają, że początek wszystkiemu dała trąba wodna, która przesunęła się z nad wód przybrzeżnych na ląd. Ulewy i wichury ciągnące się od San Francisco po Monterey były spowodowane niezwykłym spadkiem ciśnienia nad wschodnim Pacyfikiem, który meteorolodzy opisali jako wybuchową cyklogenezę nietypową dla tego regionu. Było to najsilniejsze tornado od 40 lat. Łukaszenka nazywa Polaków katami i wzywa Białorusinów do składania donosów. Podczas wizyty w Chatyniu z okazji 80. rocznicy mordów na mieszkańcach wsi, dokonanych przez niemiecki oddział pacyfikacyjny, Aleksander Łukaszenka powiedział, że w niektórych ościennych krajach, w tym w Polsce, dojrzewa nowoczesny neonazizm. Widzimy budzenie się instynktów przodków ukraińskich, łotewskich, litewskich i polskich katów, którzy wrzucali do ognia nasze dzieci, starców i kobiety, powiedział Łukaszenka. Podczas przemowy odniósł się także do zniszczenia rosyjskiego samolotu A-50, nazywanego w białoruskich mediach próbą sabotażu. Komentując atak w Maczuliszczach, prezydent wezwał rodaków, by zachowali czujność, a w przypadku podejrzeń o sabotaż informowali o tym funkcjonariuszy. Próby ataków terrorystycznych na terytorium Białorusi to dla nas nowość. Nie dlatego, że się nie spodziewaliśmy. Myśmy się tego spodziewali, zarówno ja, jak i wojskowi. Ludzie widzą wszystko. Wy dajcie nam w porę wskazówkę, że jakiś obcy człowiek, że jakiś człowiek w peruce i tak dalej. Dajcie nam sygnał, apelował Łukaszenka. Pochwalił też służby specjalne, które w ciągu 5 dni rzekomo odnalazły i zatrzymały osoby zaangażowane w akt sabotażu.
Wiecie, faszyzm nie ma ludzkiej twarzy, ale ma imiona i nazwiska morderców i zdrajców. A my je znamy. Są to spadkobiercy i kontynuatorzy, w których obudził się gen nienawiści do nas, całej cywilizacji słowiańskiej, do naszego narodu. Filtrowanie ludzi w celu spełnienia nowego standardu trwa już od dłuższego czasu. Poprzez kolorowe rewolucje, zamieszki, wojny hybrydowe, sankcje i szantaż. Wiemy też, jak daleko może to prowadzić, podsumował Łukaszenka. Wieś Hatyń pod Mińskiem została spalona wraz z mieszkańcami równo 80 lat temu przez okupantów niemieckich. Łukaszenka w kontekście tragedii nie wymienił jednak Niemców, a jedynie kraje ościenne, które wprowadziły sankcje przeciwko reżimowi w Mińsku za współudział w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Kolejne 200 milionów euro dla Polski na obronność w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego. Czwartek był pierwszym dniem obrad na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli z udziałem sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu szef rządu przekazał decyzje, które bezpośrednio dotyczyły Polski. Jednym z tematów były środki z Europejskiego Funduszu Pokojowego utworzonego do finansowania zakupów zbrojeniowych, które posłużą do obrony Ukrainy. Polska przeznaczyła część sprzętu, głównie starszego, postsowieckiego, na Ukrainę. W to miejsce kupujemy znakomity sprzęt zachodni i produkcji naszej krajowej, ale też zwiększamy potencjał obronny Polski poprzez własną produkcję krajową i do tego służą właśnie środki pozyskiwane z funduszu EFP. Ile tych pieniędzy jest? Do tej pory to około 200 milionów euro. Ale bardzo dobra wiadomość. Już za około 2 do 3 tygodni, tak nam przynajmniej tu obiecano, będzie to kolejne ponad 200 milionów euro, a więc około miliarda złotych, które przeznaczymy na politykę obronną. I to z pieniędzy europejskich, poinformował premier Morawiecki. Zapytany o udział polskich firm zbrojeniowych w zaopatrzeniu Ukrainy w amunicję, odpowiedział, że obecnie prawie cała Europa boryka się z problemem braku amunicji. Gdyby tylko polskie firmy, które produkują dalece za mało pocisków artyleryjskich i amunicji, mogły produkować więcej, to cała ta produkcja mogłaby na pniu być kupiona za pieniądze europejskie i wysłana na Ukrainę. W związku z tym, że my tej amunicji produkujemy za mało, poleciłem ministrowi obrony zweryfikowanie możliwości wdrożenia szybkiego procesu produkcji amunicji, oznajmił Morawiecki. Dodał, że wśród państw sojuszu trwa formowanie się koalicji, by zakupy uzbrojenia były jak najbardziej efektywne finansowo. Jesteśmy gotowi rozmawiać o zakupach amunicji. Rozmawiałem na ten temat z kanclerzem Niemiec, byśmy mogli wspólnie dokonywać zakupu amunicji. Ale takie rozmowy toczyły się też z innymi krajami, na przykład z państwami bałtyckimi, podkreślił Mateusz Morawiecki. Tego dnia przywódcy 27 państw po niespełna dwugodzinnej debacie przyjęli wnioski w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji, potępili kraj za uprowadzenie ukraińskich dzieci i zapowiedzieli pracę nad obniżeniem pułapów cenowych na rosyjską ropę. W grudniu ustalono, że pułap wynosi 60 dolarów za baryłkę, ale z mechanizmem dostosowującym do wahań rynkowych. Polska i kraje bałtyckie chcą, by ten limit ograniczyć o 10 dolarów. Na piątek zaplanowane jest drugie spotkanie Rady Europejskiej. Turcja zadała cios rosyjskim liniom lotniczym. Ankara przyłączyła się do grupy krajów, które ograniczyły lub całkowicie wstrzymały obsługę ruchu lotniczego, pasażerskiego i towarowego z krajów odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę. Turcja podjęła decyzję na wniosek Stanów Zjednoczonych i nie będzie obsługiwać samolotów rosyjskich i białoruskich linii lotniczych. Tankowanie i inne usługi są zakazane w przypadkach prywatnych, towarowych, komercyjnych i czarterowych samolotów zawierających ponad 25% amerykańskich komponentów, donosi turecka gazeta. Dotyczy to 180 samolotów wyprodukowanych przez Amerykanów i eksploatowanych przez rosyjskich przewoźników. Chodzi przede wszystkim o Boeingi i Airbusy, które latają dla rosyjskich i białoruskich linii lotniczych Aeroflot, Belavia, S7 Rosja i kilku innych, a nawet prywatnych odrzutowców bogatych Rosjan. Zupełnie inny komunikat wydała prokremlowska agencja TASS, która podała, że samoloty rosyjskich przewoźników otrzymają w Turcji normalną usługę. Wcześniej w związku z zachodnimi sankcjami nałożonymi na Rosję, tureckie służby celne zablokowały możliwość przewozu tranzytem do Rosji towarów objętych restrykcjami. Od tego czasu kraj próbuje wszelkimi sposobami obejść ograniczenia. W tej chwili rosyjskie linie lotnicze mogą latać tylko u siebie i do kilku zaprzyjaźnionych krajów. I to tylko tak długo, jak samoloty są w dobrym stanie technicznym, ponieważ zagraniczne firmy nie będą im dostarczać napraw ani części zamiennych. Do sankcji przyłączyli się także czołowi producenci samolotów. Dziękuję za oglądanie.
Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!